Maria Okońska, wspomnienie z powstania warszawskiego. 6 sierpnia. 6 sierpnia był tragicznym dniem dla Warszawy. Przedtem wszyscy jeszcze wierzyli w zwycięstwo, ale już 6 dnia walki padła wola. Potem Niemcy zrobili wyłom na linii dzisiejszej trasy WZ, przez który dalej przedostali się do miasta. To był straszny dzień. 6 sierpnia, dzień rzezi woli. Nie było możliwe trwać nadal na piętrze, dlatego siostra Małgorzata, przełożona, przeniosła tabernakulum, teraz już mniej uroczyście, w większym popłochu, do piwnicy. Mała drewniana skrzyneczka z Najświętszym Sakramentem została umieszczona na stoliku w brudnej piwnicy warszawskiego domu i oddana pod naszą opiekę. Na Woli grasowali Własowcy, żołnierze Armii Sowieckiej, którzy pod dowództwem generała Własowa przeszli na stronę hitlerowców. Byli to okropni ludzie, po prostu pijana dzicz. Gdy rozchodziła się wieść, że Własowcy się zbliżają, wszyscy uciekali przed nimi w popłochu, zostawiając własne domy na pastwę losu, aby tylko nie dostać się w ich ręce. Strzelali do wszystkich, gwałcili i mordowali kobiety. Nie wystarczyło im, że zastrzelili, ale znęcali się nad ludźmi w najbardziej okrutny sposób, mordując nawet matki brzemienne. Chorych w szpitalach brutalnie wyciągali z łóżek i uśmiercali. A u nas gromadka kobiet, kilkanaście sióstr, około 30 dziewczynek i my 3. Siedziałyśmy wszystkie w piwnicy. Rano zjawił się ksiądz i odprawił mszę świętą. Mówił o Ewangelii przemienienia. Nikogo nie widzieli, jeno samego Jezusa. My też widzimy tylko Jezusa. W czasie mszy świętej zwykle grają organy, jest obrus i kwiaty. To pomaga do modlitwy, ale czasem przeszkadza. Dzisiaj widzimy nagi stół, ani jednego kwiatka, brudna piwnica, żadnego splendoru. Można powiedzieć, że i my nikogo nie widziałyśmy, jeno samego Jezusa w białej hostii, trzymanej ręką kapłana. Dobrze, gdy człowiek może tak przeżyć tajemnicę mszy świętej. Może to jest ostatnia msza święta w życiu. Dlatego, dodał ksiądz, konsekruje tyle komunikantów, aby wystarczyło dla wszystkich na kilka dni. Jeżeli by Panu Jezusowi coś zagrażało, a ja nie mógłbym tu dotrzeć, proszę spożyć Najświętszy Sakrament. Dał wtedy pozwolenie siostrze przełożonej, gdy zajdzie tego potrzeba, na rozdanie komunii świętej łyżeczką. Udzielił zbiorowej absolucji, aby wszyscy mogli przystąpić do komunii świętej. W piwnicy słychać było tylko szloch.